miłe słowa na temat Polskiego Związku Golfa i powiedzieć, że rzeczywiście czujemy to poparcie ministerstwa i jest nam o wiele łatwiej w związku z tym pracować. Dostajemy pieniądze coraz większe na kadrę narodową. Ta kadra narodowa odnosi coraz większe sukcesy. I na początku dobra wiadomość. Golf naprawdę, proszę Państwa, w ostatnich latach dynamicznie się rozwija. Przyrasta nam golfistów. Zarejestrowanych golfistów już mamy ponad 4 tysiące, ponad 20 tysięcy, tak oceniamy, gra na polskich polach golfowych ludzi. Naprawdę obserwujemy to, czego nie było do tej pory, czyli żeby szczególnie w weekend zagrać, trzeba się już zarejestrować. Kiedyś właściwie kto gra w golfa wiedział, że kiedy nie przyjechał na pole, zawsze wyszedł, 5 minut poczekał i wędrował po polu. Dzisiaj już tak nie jest, czeka kolejka przed pierwszym tee na start. Zaczynamy się upodabniać do wielu, wielu innych krajów, gdzie golf jest dużo bardziej popularny jeszcze niż u nas. Ale to jest ta gorsza wiadomość. Mamy 20, można powiedzieć, przepięknych, mistrzowskich pól golfowych, na których można dzisiaj pewnie rozgrywać zawody rangi europejskiej czy światowej. Natomiast nie da się budować szeroko polskiego golfa bez tanich, komunalnych, samorządowych obiektów i dlatego zdecydowaliśmy się na wydanie tej książki. Jeszcze raz bardzo dziękujemy, że ministerstwo zechciało ją nam sfinansować. Chcemy dotrzeć do samorządów i powiedzieć im, proszę Państwa, to jest wspaniały interes. To jest, macie przecież sporo różnych terenów, które się nie nadają za bardzo do czegoś innego, a nie potrzeba wcale tak dużo. Tak naprawdę niewielki obiekt golfowy można zbudować na hektarze czy dwóch, pięć już wystarczy na bardzo przyzwoity, niewielki kompleks driving range, czyli taka strzelnica z paroma dołkami pitch and par. Jak się ma 20 hektarów, to już spokojnie można 9-dołkowe pole wystawić, a jak się ma powyżej 50 hektarów, to już może naprawdę bardzo przyzwoite 18-dołkowe pole wystawić. Wybudować to wcale nie droga, bardzo aktywizuje teren. Zupełnie inaczej taka gmina zaczyna być postrzegana. Ja nie chcę za dużo o tym mówić, bo tutaj mamy przedstawicieli samorządów, którzy lepiej jak sami o tym opowiedzą, bo ja w to oczywiście bardzo wierzę. Byłem w wielu krajach, oglądałem i wiem. Chcę tylko powiedzieć jedno, że bez tych tanich obiektów golfowych, pól golfowych będzie bardzo ciężko popularyzację. Na mistrzostkie pola golfowe trafia się już tak na ogół normalnie po jakimś czasie, gdzie się właśnie trochę poćwiczy na tych mniejszych obiektach, na tych tanich obiektach i potem można przechodzić na kolejne etapy, zaczynać grać na mistrzowskich polach. Uczenie się na mistrzowskich polach już jest pewnie utrudnione. To jest pole z natury z reguły droższe, tam zostały wydane dużo większe pieniądze i w związku z tym wejście na to pole kosztuje więcej pieniędzy. Jeszcze na początku, to też trzeba powiedzieć, bo sam ten okres przechodziłem, nie docenia się tego pola, bo jak się uczy, to te nerwy, ta piłka ucieka, nie bardzo widzi, co się dookoła niego dzieje. Dopiero po jakimś czasie widzisz, o rany, jakie to piękne pole. Chociaż muszę powiedzieć, że jak kiedyś się uczyłem i szedłem z pro, to jest taki trener, wybiłem piłkę do lasu i tak się kryguję przed nim, przepraszam, wie pan, ja się uczę, to słabo mi idzie w tym lesie. On mówi, nie Marek, niego się nie przejmuj, ja ci bardzo dziękuję, ja tu nigdy nie byłem, stąd przepięknie to pole wyglądam. Także tak też się da, ale to taki trochę humorystyczny przykład. Natomiast jedno wiem na pewno i wierzę, że pójdziemy tutaj śladem innych krajów, szczególnie Wielkiej Brytanii, gdzie tych obiektów jest ogromna ilość, ale także i w Czechach i w wielu innych krajach. I one stanowią o popularyzacji golfa, a z tej dużej masy jest potem dużo łatwiej wybrać tych najlepszych młodych chłopców, dziewczynki, które już wtedy trafiają do nas. Mamy kadrę A, kadrę B, kadrę C. Jesteśmy naprawdę, idziemy bardzo szeroko. Udało nam się także dzięki częściowo pieniędzom ministerstwa wystawić centrum olimpijskie, w którym trenuje nasza szeroka kadra. I wtedy jest szansa, że Polacy będą grać na olimpiadzie, będziemy mieli kolejnego Fibaka, Kubicę, no i w golfie tak, to jest i raz Państwo, oczywiście ty masz rację, że oczywiście i
Frida'ego na przykład i w golfie także, także za to trzymam kciuki i tyle chyba na początek, a potem oczywiście jeszcze. Dziękuję bardzo. Chciałbym...